żaby, insekty, gnidy, jaszczurki, myszy, przy, deresze, szczury, wyścigowe konie, kleszcze, niewypowiedziane potworne wszy sępów, napastliwe psie armie zbójeckie z Afryki, nosorożce kluczące po dżungli, potężne odyńce i ogromne samce, gigantycznych słoni, tryki, orły, kondory, kukurydziane placki, kolczatki i pigułki, niekończące się nigdy poczęcie żywych istot, pomrukujących zewsząd w świadomości, poprzez 10 kierunków przestrzeni, zajmującej wszystkie strefy, tu i tam. Graliśmy próby w Aninie pod Warszawą jako zespół Kryzys w 1978 roku i spotkałem jakoś Waldka Ludzickiego, który tutaj był kierownikiem, pseudodolar, który się później przeniósł do Gdańska, zaczął tam jakiś jazz kręcić, tam scenę gdańską, nie wiem. W każdym razie wtedy był on absolutnie za głębokiego komunizmu, jeszcze to właściwie, wiesz, Kierkowskiego takiego, był zupełnie otwarty na to, co robiliśmy. A ponieważ my byliśmy bardzo na fali, bo graliśmy tak samo jak grali w Londynie i w Nowym Jorku, wiesz, punkowcy, jakoś tam mi się udawało jeździć do Londynu przez 2 lata, miałem dużo znajomych Anglików, więc poznawałem tych ludzi z tamtych zespołów i tak dalej. Więc on nas tutaj zaprosił na koncert normalnie. Po prostu tak nagle. I to było chyba pierwsze miejsce, gdzie graliśmy normalne koncerty. Tutaj na dole, tam gdzie teraz pierniki sprzedają, tam była sala koncertowa. No i to później się potoczyło dosyć szybko. Pewien dziennikarz francuski nagrał naszą płytę, znaczy naszą próbę na taśmę taką zwykłą, radiową i później wydał z tego płytę w Paryżu i to wystarczyło, żeby echo obiegło Polskę, że genialny zespół z Warszawy, Kryzys, który po prostu absolutny top, wiesz, to było tak jak Sex Pistols z Anglii, wielki szwindel, wielki skandal, znaczy my byliśmy dobrzy w tym, co robiliśmy, ale nie byliśmy grupą kombi, ani grupą krzak, których nienawidziliśmy za to, że po prostu byli beznadziejnymi nudziarzami. No i graliśmy później w Opolu, w Sopocie, wiesz, właściwie wszędzie, przez cały rok non-stop gdzieś graliśmy, a później to się skończyło, bo był stan wojenny, już wiesz, był 1982-1983 rok, tutaj byłem jeszcze raz w Odnowie na jakimś festiwalu Nowej Fali, ale to zupełnie inna bajka była, bo to już byli naśladowcy, między innymi Kazik Staszewski z grupy Poland, mnie zupełnie nie kręciło i w tym momencie właściwie przestałem się w ogóle interesować i muzyką nowofalową i w ogóle sceną muzyczną. W 1985 zacząłem pracować w Muzeum Azji Pacyfiku, w którym pracuję do dziś, no i teraz robimy coś innego zupełnie. Jakby kontynuację tego, co robiliśmy wtedy w sumie. Poeci pokolenia biedników przede wszystkim starali się sportretować Amerykę. Ten dziwny świat, który obecnie zaczyna pokrywać resztę ziemi. Jeden z tych poetów nazywał się Lawrence Ferlinghetti, był z San Francisco, założył pierwsze wydawnictwo bitników City Lights w San Francisco w latach 50. I on najładniej opisał Amerykę taką, jaką zastał. tutaj naprawdę, wiesz, sensowną osobą jest Łowżu, który jest muzykiem, jazzmenem i w ogóle geniuszem jakimś muzycznym, oraz Wlastislaw Mateuszek, profesor Akademii Muzycznej Karola w Pradze, legenda czeskiego undergroundu, przyjaciel Václava Havla, siedział w więzieniu za muzykę rockową w Czechosłowacji, bo tam tak było, on cały czas o tym opowiada, i grający od 1964 roku, wiesz, w różnych zespołach. W pewnym momencie w Japonii studiował Shakuhachi, to jest taki flet przywieziony z Chin w VII wieku naszej ery przez mnichów buddyjskich, bambusowy flet, który w Japonii stworzył osobną szkołę medytacji nad muzyką, i mnisi właśnie, którzy grają ze szkoły Fuke na tym flecie, tak grają jak on. On jest autoryzowany, ma taki przekaz od mistrza tego fletu, dlatego jest jednym z niewielu artystów w Europie, którzy grają na Shakuhachi. Poezji bitników, wiesz, cały czas tłumaczyłem trochę z tego, co wykonujemy. Brakowało mi tego, wiesz, rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy nie mieli zupełnie pojęcia, co to jest, kto to jest Allen Ginsberg, wiesz, tam Jack Kerouac, nie za bardzo. A ponieważ byłem DJ-em w radiostacji przez 3 lata, do momentu, w którym Radio Z zniszczyło radiostację i wyssało wszystkie soki i się tym zatruło, i teraz kona, więc wiesz, jakby wszedłem z powrotem w taki obieg muzyczny jakiś tam, i dlatego okazało się, że możemy to zrobić, i dlatego to robimy. Apartamenty robotów, niewidzialne przedmieścia, skarg ze szkieletów, ślepe metropolie, demoniczny przemysł, upiorne narody, nieusuwalne domy wariatów, granitowe kolumny, monstrualne bomby, postrącali karki, wynosząc polok do nieba, odnosząc do nieba miasto, które istnieje i jest wszędzie koło. Wizje, omeny, halucynacje, cuda, ekstazy, sny, adoracje spłynęły rzeką Ameryki. Przełomy rzeczne, uniesienia i ukrzyżowania, zmyte powodzią, odurzenia, święta Trzech Króli, rozpacze, dziesięcioletnie zwierzęce wrzaski samobójstwa miłości, pokolenie szaleńców osiadłe na skałach czasu. Prawdziwy święty śmiech w rzece. Widzieli to wszystko. Dzikie oczy. Święte krzyki. Żegnali. Skakali z dachów w samotność. Powiewając, niosąc kwiaty do rzeki.